Witam Państwa bardzo serdecznie. Moje nazwisko Joanna Boroń. Jesteśmy w siedzibie Głosu Koszańskiego w naszym studiu. Dzisiaj zaprosiliśmy do nas gości po to, by porozmawiać o środowisku. Porozmawiać o tym, co możemy zrobić dla środowiska oraz porozmawiać o zagrożeniach. Naszymi gośćmi są pan Tomasz Uciński, który reprezentuje koszalińskie PGK, pan Michał Sondej, to jest branża odnawialnych źródeł energii, pan Damian Rybak, salon Renault, który ma w ofercie elektryczne samochody, o których zapewne rozmawiać będziemy, oraz pan Cyprian Podlaszewski, który naszą makulaturę zmienia w coś pożytecznego. Panowie, środowisko jest w takim krytycznym punkcie. Już chyba nie możemy udawać, że się nic nie dzieje. Temat środowiska jest tematem gorącym, jesteśmy chyba świadomi zagrożeń. Co was przeraża najbardziej dzisiaj? Czego się najbardziej boicie? Może zacznijmy od pana Tomasza, jak w szkole pierwszy, najbliższy, pytającego. Człowiek ma zawsze jakieś lęki od urodzenia w zasadzie poprzez te kolejne etapy życia, no ale mówimy o świadomości ekologicznej, mówimy o tym, żeby Ziemię zostawić następnym pokoleniom, przynajmniej w stanie niepogorszonym, więc oczywiście reprezentując branżę gospodarki odpadami i działając w Izbie Krajowej, która poprzez swoje kontakty też ma duży wgląd w rynek europejski, no obserwujemy bardzo duże zmagania z zagospodarowaniem odpadów, z ogromną ilością odpadów, z którą na dzisiaj nie ma co zrobić, z dylematami, czy wszystko poddawać recyklingowi, co też kosztuje, jeżeli chodzi o wydatek energetyczny, czy ewentualnie zamieniać część odpadów w energię. I przede wszystkim na taki krótki dystans to, co zrobić z odpadami na już, dlatego że restrykcyjne dyrektywy unijne, ale również prawo krajowe spowodowało szereg obostrzeń, zakaz składowania odpadów. Natomiast mieszkańcy dosyć karnie przystąpili do segregacji. W jednych miejscach jest trochę lepiej, w drugich gorzej, ale obserwujemy brak odbiorców tych odpadów do zagospodarowania. I tych odpadów zbieranych selektywnie w dużej mierze, jak również tych odpadów, które mają wartość energetyczną, których nie można składować, a które można by było poddać recyklingowi, jeżeli by stosowne prawo nakazywało używać opakowań po recyklingu w jakimś zwiększającym się co roku procencie, a z drugiej strony też wykorzystać część odpadów energetycznie. Czyli z punktu widzenia kraju, miasta, każdej gminy jest duży problem z zagospodarowaniem odpadów. Przerzuca się to na ceny dla mieszkańców i jakby to być ta świadomość ekonomiczna wymusza pytania, co dalej z całym systemem gospodarki odpadami. Jest to duże wyzwanie, przed tym stoi Polska, ale wszystkie kraje unijne. Oczywiście ta stara Unia ma dużo więcej infrastruktury, łatwiej sobie z tym radzą, ale wyzwanie jest dla całej Europy, no i całego świata. Panie Michale, co pana przeraża dziś? No mnie podobnie, ponieważ też jestem ojcem, także to, o czym pan prezes wspomniał, dbałość o naszą planetę, o czyste powietrze. Ja reprezentuję z kolei sektor energii odnawialnej i no, przynajmniej w naszym kraju energia pozyskiwana jest głównie z węgla i co się wiąże z emisjami i rzeczywiście z no, bardzo niedobrą jakością powietrza. Widzimy to niemalże codziennie w okresie zimowym w wiadomościach. Przyczynia się ku temu również ta niska emisja, czyli to, czym palimy w piecach, ale również no, musimy mieć świadomość, że produkowanie energii z węgla kamiennego również, za to też również płacimy tą cenę jakości powietrza. No i to mnie przeraża, że moje dzieci po prostu będą musiały jeździć na rowerze w maskach do szkoły, dojeżdżać do pracy i to już wkrótce, bo to jest proces, który przyspiesza z roku na rok. Panie Damianie, coś samochodowego? Znaczy, na dobrą sprawę, zaczynając od ekolonu, no ja trochę reprezentuję młodsze pokolenie, więc tak na dobrą sprawę obserwując w ostatnich chociażby 5 czy 10 latach zmiany, jakie rok do roku dokonują się na naszej planecie, no to może to jakby działać na wyobraźnię, czy też przerażać. Aczkolwiek muszę powiedzieć, że trochę moje pokolenie, mam takie bynajmniej wrażenie, jest jeszcze mocno nieświadome tego, że rzeczywiście to się może dziać. No i tutaj trochę, no, z racji tego, że reprezentuję faktycznie rynek motoryzacyjny, to mogę powiedzieć tak dość stanowczo, że Europa jako kontynent i polityka prowadzona na kontynencie europejskim w stosunku do ekologii, to jest swoista rewolucja, to co się nakłada na producentów przez gdzieś tam
te umowy ratyfikowane, czy ustawy, które bądź co bądź wpływają na każdego producenta motoryzacji. I tutaj na dobrą sprawę, żeby powiedzieć, czy rynek motoryzacyjny wpływa na ekologię, to zwłaszcza w Europie tak i to mocno. I tu ja jako, że tak powiem, osoba, która jest w jakimś stopniu pośrednikiem tego, co jest nakładane na producentów, a komunikacja do ostatecznego klienta, zauważam to dość mocno. I tutaj powiem może o tym roku. Ten rok to będzie taka swoista rewolucja w europejskiej motoryzacji, dlatego że proszę sobie wyobrazić, że każda z marek po raz pierwszy chyba w historii ma nałożony plan górnej granicy średniej emisji zanieczyszczeń samochodów, które zostały sprzedane w bieżącym roku. I to może to tak odgórnie brzmi, ale no w pewnym stopniu 118 gram to jest taka norma, która jest zakładana, to proszę sobie wyobrazić, że jeszcze w tamtym roku każdy z producentów przekraczał przynajmniej o 10 czy 15 gram ten limit. W tym roku wszystko się zmieniło i teraz zmieniło się dlatego, że kary nakładane na producentów, a w drugiej kolejności na dealerów przekroczenia tych norm są horrendalne. I teraz przez 5 poprzednich lat, zacznę też o tym powiedzieć, mówiono o tym, że diesel jest jakby silnikiem B, czyli silnikiem, który trochę odchodzi do lamusa z racji swojej, że tak powiem, wysokiej emisji. Natomiast każdy z producentów obserwuje to, co się dzieje, musiał skonstruować taką jednostkę diesla, która będzie bardziej ekologiczna niż benzyna i to się wydarzyło. W tamtym roku na ofercie cennikowej miałem w ofercie 5 benzyn i jednego diesla. W tym roku mam 5 dieslów i jedną benzynę. Już zaraz przejdę do aut elektrycznych, ale bardziej dążę do tego, czyli bardzo mocno zmienił się trend, tak? I to nie jest przez to, że producenci tak chcą, tylko po prostu takie są odgórne przepisy nakładane, z tego tytułu sankcje nieodnoszenia się, po raz pierwszy sankcje nieodnoszenia się do tych przepisów. No i w końcu przechodzimy do elektromobilności, tak? Czyli faktycznie ładnie to brzmi, samochody nisko albo zeroemisyjne i faktycznie tak jest. Natomiast tutaj chcę też mocno powiedzieć o tym, że na danym rynku krajowym Unii Europejskiej, tutaj fajnie Pan wspomniał, stara Unia Europejska i nowa Unia Europejska. Stara Unia Europejska doskonale wdraża plan elektromobilności, ale poprzez to, że na każdej przestrzeni, na każdej płaszczyźnie jest wsparcie dla osoby fizycznej, dla przedsiębiorców w takiej skali bardziej makro, aniżeli mikro. Tak? I tu bym mógł wymieniać, ale nie chciałbym wchodzić w jakieś tam liczby i tak dalej, i tak dalej. W naszym kraju też jakiś tam zalążek tego się już wydarzył, tak? Czyli ogłoszono dotacje dla firm, które od dawien dawna były gdzieś tam w projekcie, ale w końcu dla osób fizycznych. No i gdzieś tam próbuje się napędzić to. Natomiast no tutaj może to nie zabrzmi zbyt mocno politycznie, a bardziej apolitycznie. Natomiast dopóty nasz kraj jakby nie wdroży takiego konkretnego projektu zrobienia infrastruktury, jakichś takich klarownych deklaracji dotacji dla jednych, dla drugich, nadal ta elektromobilność dla naszego kraju niestety będzie droga. Mamy gdzieś tam taki półprodukt pod tytułem hybryda, tak? I to się faktycznie pojawia. Każda z marek też w tym roku wprowadzi kilka pewnie jednostek hybrydowych. Faktycznie są to auta mniej emisyjne, natomiast trzeba pamiętać, że rynek motoryzacyjny to nadal w 70% to przemysł. A hybryda w przemyśle niestety nie zadziała, tak? Ale ja myślałam, że pytając o zagrożenia, że Pan wspomni o tym, że no, nowe auta super. Producenci się stosują do wytycznych, produkują lepsze, nowocześniejsze jednostki. Ale ile takich nowych aut jeździ po drogach w Polsce? Ja mam wrażenie, że większość to są jednak stare auta, które z tą emisyjnością to są bardzo na bakier. To prawda, nadal stare auta i tutaj znowu nawiążę do tej polityki. Stare auta będą jeździły do tej pory, dopóki będą mogły jeździć i to się nie zmieni. Faktycznie zmienia się bardzo mocno trend motoryzacji nowej, tak? Czyli kupując dzisiaj auto, my jakby dbamy o to, czyli producenci czy dealerzy. Natomiast no, nadal dzisiaj mamy, że tak powiem, dowolność rejestracji samochodu o każdej normie emisji. I to jest potężne, uważam, zagrożenie ze względu na chociażby to, że u naszych najbliższych sąsiadów te zakazy są dość mocne. Te samochody, które tam jeżdżą, gdzieś w gruncie rzeczy niebawem będą musiały trafić. Więc obawiam się, że niestety trafią na nasz polski rynek, czyli rynek tu środkowo czy wschodniej Europy.
Więc kolejna taka blokada, którą trzeba by było zastosować, żeby coś zmieniać, tak? Dzisiaj no, wysoka emisja jest przede wszystkim z aut 5-letnich i starszych, tak? Więc faktem jest, to jest największe zagrożenie. No i na dobrą sprawę, no dzisiaj nie możemy przewidzieć, jak będzie w kolejnych latach. Nie ma jakichś takich specjalnych deklaracji, chociaż no, zapowiedzi są, ale są zawsze, nie? Nie, Cyprianie, niech Pan nam powie, co Pan ze swojej perspektywy widzi. No temat jest oczywiście bardzo szeroki i tutaj myślę, że nas mogłoby wiele rzeczy, jeżeli by się zaczęło to analizować, to mogłoby i nas niejedna rzecz pewnie przerazić, ale tak naprawdę pytanie oczywiście brzmi, co można z tym zrobić. No przykład tutaj, jak już kolega też nawiązał do aut elektrycznych, też nie jest oczywiście łatwy, bo w internecie znajdziemy pełno artykułów, gdzie się pisze o tym, że wiadomo, baterie też powstają z surowców kopalnych, ale no, myślę, że to już jest akurat taki trend, którego się nie da odwrócić i tak w tą stronę trzeba pójść. Natomiast z takiej perspektywy ogólnej to myślę, że można spojrzeć na te zagadnienia ochrony środowiska jakby odgórnie, czyli od tego, co robi aparat państwowy albo władza ustawodawcza w ogóle na poziomie europejskim. I tutaj z jednej strony widać, że Unia rzeczywiście próbuje wywierać ogromną presję, ale pytanie brzmi też, czy daje odpowiednie narzędzia, żeby zawsze te cele zrealizować. Tak samo mamy to samo na płaszczyźnie krajowej. W Polsce mamy ustawę o odpadach już od iluś lat wdrożoną, która była od tamtej pory wielokrotnie już poprawiana i ostatnio, jak Państwo pamiętają, po pożarach składowisk odpadów w zeszłym roku, dwa lata temu, nastąpiła kolejna nowelizacja, co nie zmienia faktu, że często cierpią na tym firmy, które po prostu jakby bona fide próbują w dobrej wierze misję ekologiczną realizować. Bo przez to, że jest powiedzmy jakaś tam patologizacja całego sektora przez ileś firm, które po prostu prowadzą działalność wręcz przestępczą, no to cierpią oczywiście na tym ci, którzy no po prostu starają się te odpady przetwarzać po to, żeby z nich rzeczywiście coś zrobić. Mówię tu niejako z autopsji, ale do tego jeszcze może wrócę. Czyli mamy tutaj ten problem z jednej strony, czasami brak skoordynowanych działań, czasami zbyt duży nacisk taki ustawodawczy, bez konkretnych rozwiązań, a później mamy tą perspektywę jeszcze oddolną, czyli jak wygląda kultura danego społeczeństwa, jeśli chodzi na przykład właśnie o segregowanie odpadów pod kątem recyklingu. I to się też wiąże troszeczkę z polityką w ogóle danego miasta i właśnie z tym, jak jest skonstruowane prawo dotyczące gospodarki komunalnej, czyli na ile ono też daje wolność miastu w tym, żeby troszeczkę mieszkańców nakłaniać do tego, żeby na przykład te odpady segregowali. Ostatnio już też w wiadomościach się mówi, na przykład, że w Warszawie tam opłaty wzrosły czterokrotnie, bodajże przede wszystkim dla tych, którzy nie segregują odpadów. No to w naszym kraju niestety chyba na ten moment to jest taki najlepszy niestety bat na mieszkańców. Marchewka nie działa. Niestety, chyba tak jest na razie. Może kiedyś za niektóre odpady będzie można nawet mieszkańcom płacić. Może tak kiedyś będzie, zobaczymy. Tak jak Wrocław, kiedyś. Wrocław albo któreś z miast wprowadziło taki system nowoczesnych takich pojemników na odpady, gdzie wrzucając posegregowane odpady dostaje się punkty, które można na przykład wymieniać na bilety do teatru czy do kina. To jest właśnie taka próba wprowadzenia tej marchewki. Tak jest, ale oprócz tego nawet i dużo prostsze rozwiązania, które już są obecne w Niemczech czy w Skandynawii, już 20 lat temu można było je zobaczyć. W każdym supermarkecie mamy automat, gdzie możemy po prostu wrzucić plastikowe butelki i dostać tam powiedzmy 20 eurocentów chociażby. To są takie już w ogóle najprostsze rozwiązania, których u nas dalej po prostu ani widu, ani słychu. A mimo iż nie jest to wcale jakaś nie wiadomo jak zaawansowana technologia. Także to jest jakby tutaj ta druga strona tego całego obrazu i rzeczywiście jak się na to spojrzy razem, to troszeczkę ta inercja, jakby ten trochę taki bezwład tego wszystkiego może troszeczkę przerażać, no ale no, po prostu trzeba znaleźć w tym jakąś, myślę, jakiś swój sposób na to, żeby po prostu zrobić co się da.
Zastanawia mnie to, że nie powiedzieliśmy tutaj o tym, że żaden z panów nie powiedział, że przeraża go to, że część naszego społeczeństwa ciągle nie wierzy w to, że mamy problem. Że są tacy ludzie, czasem na stanowiskach, na świeczniku, którzy ciągle uważają, że katastrofa klimatyczna to jest jednak jakaś tam ułuda i że człowiek nie jest odpowiedzialny za to, co się dzieje. I pożary, zmiany pór roku, różne anomalie, że to się po prostu tak dzieje bez naszego żadnego wpływu. Jeżeli chodzi o politykę, ona się kieruje swoimi prawami, prawda? I to tutaj o tym nie dyskutujemy, bo obserwujemy to od przynajmniej 30 lat. Natomiast oczywiście pewien pragmatyzm daleko posunięty występuje w administracji rządowej, niezależnie od tego, kto sprawuje władzę. Tam są ludzie, którzy znają problem, znają przepisy unijne, wiedzą, jak ten problem można by było rozwiązać. Mówię na przykład o zagospodarowaniu odpadów, o tym, co pan Cyprian Podlaszewski powiedział. Stworzenie systemu, który by powodował, który odpad poddawać recyklingowi, jakie są koszty tego recyklingu, edukować społeczeństwo, czy wszystko musi być poddane recyklingowi, też prosty sposób oznaczenia na każdym produkcie, co ma być poddane w danym okresie czasu recyklingowi, a co nie, ale też stworzenie aktów prawnych, które by spowodowały, że producenci opakowań, bo oni zalewają generalnie odpadami cały świat. Oczywiście to jest fajne, miłe dla oka, przyzwyczailiśmy się do tego, że musi być 5 toreb, 6 kartoników i tam jeszcze celofan na tym, ale no dostrzegamy ten problem, że po zużyciu, po obraniu tego produktu, który potrzebujemy z tych wszystkich opakowań, nie ma co z tymi opakowaniami robić. Nie ma, zwłaszcza w Polsce, jeszcze wprowadzonej dyrektywy o rozszerzonej odpowiedzialności producenta, nakłaniającej na producenta ekoprojektowanie, czyli żeby projektował z prostego surowca swoje opakowanie, które łatwo można poddać recyklingowi, a z drugiej strony, żeby płacił za unieszkodliwienie recykling. Jeżeli on tworzy opakowania wielomateriałowe, a nikt go nie obciąża kosztami unieszkodliwiania czy recyklingu, a z tymi kosztami jest obarczony mieszkaniec, no, notabene konsument, czyli samorząd i państwo, no to trzeba ten trend zmienić. W tym roku jakby mija ten czas wprowadzania przez Polskę tej dyrektywy o rozszerzonej odpowiedzialności producenta i wydaje mi się, że jeżeli przemysł opakowaniowy wziąłby na siebie ciężar zbiórki opakowań zużytych i recyklingu, ceny dla mieszkańców mogłyby być obniżone około 30%, czyli można by było zatrzymać ten trend wzrostowy, no bo ten przemysł poprzez to, że co roku musiałby zużywać opakowania po recyklingu, one oczywiście są droższe niż te, które są z pierwotnego surowca, ale pierwotny surowiec, jak mówiliśmy wcześniej, on zniknie kiedyś z naszej planety. No więc ten wydłużenie tego brzucha matki Ziemi, prawda, do jakichś tam rozsądnych granic mogłoby nastąpić, ale za tym muszą iść konkretne przepisy, one muszą się w odpowiednim momencie, nieważne od różnych zawieruch politycznych, ukazać, no bo to ułatwi wszystkim życie i recyklerom, którzy przetwarzają te opakowania, makulaturę, metale, tworzywa różnego rodzaju, jak również mieszkańcom, bo ich świadomość będzie pełniejsza, że no sortuję, zbieram, bo to będzie przetworzone i to posłuży do dalszej produkcji opakowań. No i też ta świadomość, że to wszystko nie będzie specjalnie tańsze, no bo zasoby ziemi nie są nieograniczone, trzeba nimi dysponować oszczędnie i czasami na przykład taka butelka, która tutaj przy panu stoi, jej koszt, powiedzmy, z pierwotnego surowca to jest 7 groszy, po recyklingu 20 groszy. Więc jeżeli nie będzie tego nakazu używania opakowań po recyklingu, to sam przemysł, sam biznes tego ze swojej łaskawości nie zrobi. On musi być administracyjnie do tego przymuszony. Ale panie Tomaszu, bo śmieci są gorącym tematem jakby z dwóch powodów. My używamy odpady słowa, ale okej. Okay. Odpady są problemem z dwóch powodów. Po pierwsze, każdy z nas ma świadomość, że produkuje ich dużo. Po drugie, w tym roku rekordowe podwyżki. Rozumiem, że one wynikają właśnie z tych waszych problemów związanych z tym, co zrobić z tymi posegregowanymi odpadami. Znaczy one wynikają z prostych problemów. O czym mówił pan Cyprian, ukazały się przepisy, które restrykcyjnie wpłynęły na zakaz magazynowania odpadów przez dłuższy okres. Stworzyły system monitorowania tych składowisk czy punktów gromadzenia odpadów.
Są to wszystko kosztowne inwestycje, systemy PPOŚ, które wymagają od firm dużych nakładów na taką infrastrukturę pożarową, aczkolwiek paliły się w zasadzie nielegalne magazyny odpadów, raczej z tymi legalnymi do pewnego momentu problemu nie było. I w związku z tym, że te nakazy powodują również zakaz składowania odpadów, które mają jakąś tam wartość określoną energetyczną, 6 megajouli na kilogram, czyli to jest 1/3 kaloryczności, załóżmy, miału węglowego, to spowodowało, że nie ma co z tymi odpadami zrobić. My je przyjmujemy, rozsortowujemy, przyjmujemy te selektywnie zbierane odpady i około 10% tych selektywnie zbieranych odpadów ma odbiorcę i za to jeszcze dostaje się pieniądze. Cała reszta po prostu nie ma odbiorcy. Ogłaszamy przetargi na odbiór, powiedzmy, różnego rodzaju folii, kartonów, tych wielomateriałowych, opon. Nikt się nie zgłasza po odbiór, czyli nie ma rynku, który by przetwarzał. Użył Pan słowa przetargi, czyli to jest też tak, że stajecie przed taką decyzją, żeby komuś zapłacić, żeby on te śmieci od Was odebrał? O tą decyzję już mamy od dawna, prawda? Bo mieszkaniec żyje w tej świadomości, on zbiera, segreguje, no to daje nam surowiec, za który my otrzymujemy pieniądze. Natomiast oczywiście tak było do pewnego momentu z makulaturą, i to czystą makulaturą, bo kolorowe gazety nie są makulaturą, tylko karton, prawda? Karton i ewentualnie ta czarna gazeta, ale pan Cyprian jeszcze może sprostować. Tworzywa sztuczne to tylko butelki PET, ewentualnie chemia gospodarcza, to jeszcze przynosiło jakiś dochód, natomiast cała reszta folii różnego rodzaju, wielomateriałowe, czyli te, powiedzmy, przysłowiowe kartony po sokach, już nie mówiąc o oponach, bo też u nas na zasadzie Adama Słodowego każdy tą oponę gdzieś tam w garażu musi zmienić, potem wyrzuca ją do śmietnika. I praktycznie te wszystkie surowce, za które my powinniśmy jakiś pieniądz dostawać, gdyby ta rozszerzona odpowiedzialność producenta funkcjonowała, to wtedy ta ulga finansowa dla mieszkańca byłaby odczuwalna. Oczywiście o 5 groszy by wzrosło każde opakowanie, ale tego konsument nie odczuwa. I po prostu brak odbiorcy tych wszystkich odpadów, których nie można składować, które należy przetworzyć dalej albo w energię, albo podać recyklingowi, stworzyło to, że w Polsce tego rynku w ogóle zagospodarowania odpadów nie ma. Jest tam 6 funkcjonujących czy 7 spalarni, co załatwia jakiś mały procent całego problemu. I w związku z tym następuje turystyka po Europie tych odpadów i rosną w związku z tym koszty. Przysłowiowo 3-4 lata temu my tonę odpadów z transportem mogliśmy zapłacić 150 za tonę, złotych za tonę i ona miała odbiorcę. Teraz ceny zaczynają się 500+, prawda? Czyli ten drastyczny wzrost kosztów zagospodarowania no przenosi się niestety na mieszkańca. Stąd te podwyżki, które no i zauważyli również decydenci rządzący, że jednak mieszkaniec nie płaci już 8, 10, 12 zł od mieszkańca, tylko płaci 20+. Cena 20 zł od mieszkańca jest to teraz jakby jedna z niższych cen w kraju. I to powodowało duży problem, też bym powiedział, zauważany przez rządzących i próbują jakiś antidotum na to znaleźć, ale koszty czy czas inwestycji jakiegokolwiek zakładu to jest około 3 lat. Także to ten problem przez 3 lata będzie naprawdę nabrzmiały i dla zagospodarowania odpadów. Ale mówimy o zakładzie, który będzie przetwarzał obojętnie w energię? W energię to minimum 3 lata. Tak? Minimum 3 lata, jeszcze jak się weźmie decyzje administracyjne, to od 3 do 5 lat. Jeżeli chodzi o recyklerów, którzy no nie produkują czy nie budują tych zakładów, bo nie mają gwarancji, że rynek odbierze to, co wyprodukują, bo to nie sztuka wyprodukować karton, wyprodukować makulaturę, no musi być odbiorca tego surowca po recyklingu czy tego opakowania w kraju. Więc tych problemów nazbierało się dużo. Mieszkaniec zabiegany w swoich tam codziennych zajęciach myśli, że jak segreguje, to będzie no przynajmniej nie drożej. Natomiast teraz poprzez to, że tego surowca jest wszędzie dużo, segregacja obejmuje kolejne frakcje i kolejne frakcje wymagają zainwestowania, żeby na przykład z naszych obierek przysłowiowych zrobić kompost, to też są miliony złotych na to potrzebne. Więc te inwestycje skumulowane w jednym czasie, różnego rodzaju restrykcyjne przepisy, które skądinąd no, powinny dużo wcześniej zafunkcjonować, no, spowodowały ten drastyczny wzrost cen. Także naszym zmartwieniem jest to, żeby był rynek odbiorcy odpadów i ten rynek musi się jak najszybciej wykształcić, bo inaczej będzie problem w ogóle z odbiorem odpadów, jeżeli nie będzie tej drugiej strony, czyli odbiorcy odpadów do ich przetworzenia i przywrócenia części odpadów w formie recyklingu do ponownego użycia.
Ja mam wrażenie, że większość z nas pamięta czasy, jak się makulaturę wymieniało na papier toaletowy, którego nie było dzisiaj. Nie wiem, czy większość, ale ja pamiętam, także w sumie to... Ja nie, ale dalej większość. Panie Cyprianie, to co z tą makulaturą? No, jak się pan znajduje w tej sytuacji? Tutaj można by właśnie nawiązać też do tego już, co pan prezes powiedział. W ogóle troszeczkę dla naszej firmy przy zakładaniu fabryki już było szokiem, jakie trzeba było pokonać 6 lat temu wymogi formalne, czyli na dzień dobry zezwolenie na przetwarzanie odpadów, ale do tego okazało się decyzja środowiskowa, czyli już nam wchodzą dwa różne urzędy, które się konsultują z następną ilością urzędów, sanepid, ochrona środowiska i tak dalej. I teraz w ostatnim roku właśnie z powodu tej nowelizacji doszły jeszcze kolejne przepisy właśnie PPOŚ, trzeba mieć monitoring. Baza danych odpadowych. Tak, baza danych, czyli BDO słynne wśród już teraz w ogóle szerokiego grona firm i tak dalej, i tak dalej. I teraz to jest jakby właśnie ta jedna strona tego wszystkiego, ale z drugiej, jeszcze nawiązując w ogóle do kwestii właśnie tego, że część naszego społeczeństwa, czy też decydentów żyje troszeczkę może w nieświadomości tego, co tak naprawdę nadchodzi. Zmiany klimatyczne, zanieczyszczenie powietrza to jest oczywiście jedna strona tego wszystkiego, ale przy gospodarce odpadów jest taki jeden przykład z ostatnich 2 lat, który pokazuje rzeczywiście, jakim problemem jest to składowanie odpadów. I proszę sobie wyobrazić, 2 lata temu mniej więcej, właśnie na przełomie roku, nastąpiła pewna dosyć istotna zmiana w ogóle na skalę globalną, czyli zakaz importu odpadów do Chin. I to wydarzenie w naszej branży makulatury na przykład ma w tej chwili tak naprawdę, ono zaczyna dopiero zbierać swoje żniwo. Oczywiście to jest też w Polsce ta kwestia tej ustawy, ale my widzimy, że to się dzieje już na skalę europejską, czyli w pewnym momencie nawet taki odpad jak makulatura stał się odpadem problematycznym, szczególnie właśnie w tych słabiej wysortowanych jakby mieszankach, odmianach. Bo ta czysta makulatura typu gazeta czarno-biała, czy gazeta kolorowa, czy karton jakiś w miarę czysty, właśnie bez tych takich powłok, to jeszcze powiedzmy jest w miarę dobry sort. Ale i tak ceny już praktycznie wszystkich rodzajów makulatury zaczęły spadać właśnie z tego powodu, że magazyny zostały już wypełnione. Najbardziej widać to w tej chwili chyba po kartonie, mimo iż w Europie otworzyło się w ciągu ostatnich 2-3 lat kilka ogromnych kartonarzowni. Niektóre papiernie się w ogóle przestawiły na karton, no bo wiadomo, mamy teraz trend sprzedaży internetowej, produkuje się mnóstwo opakowań kartonowych, więc okej, tutaj jakieś zapotrzebowanie jest, ale to pokazuje jedną rzecz. W momencie, jak po prostu zamknęło się to największe składowisko Europy w postaci Chin, gdzie naprawdę były kraje typu Wielka Brytania, tam po prostu całe statki wysyłali, oni nawet nie patrzyli, kontenery szły, nieważne, że po przypłynięciu już do Chin, to czasami one same wychodziły na brzeg, można powiedzieć, bo po prostu to, co tam było, to w ogóle się nie da opisać, ale w momencie zamknięcia tego składowiska jakby Europy, no to wtedy teraz tak naprawdę zaczynamy widzieć, jaki to jest problem i jakie to będzie wyzwanie. Dużo mówiliśmy o tym, że co powinno się zmienić na poziomie, powiedzmy, przepisów. Ale taki zwykły człowiek, taki nasz Kowalski, jak chciałby pomóc temu środowisku, no to się narzucają dwie rzeczy, czyli produkować mniej śmieci i lepiej się z nimi odpadów i lepiej się z nimi obchodzić, co może być trudne. A druga rzecz, no to zmienić podejście właśnie chyba do energii, prawda? No, ale też nie każdy może być jej producentem. Czy każdy może być? Według mnie każdy może być producentem energii na potrzeby własne. Wśród naszych rozmówców pan prezes doskonale wie, co znaczy produkować energię na potrzeby własne, jakie są korzyści. Macie fotowoltaikę? Oczywiście. Na potrzeby własne dodam. Tak. Ale ja jeszcze chciałbym odpowiedzieć na to pytanie o tym, że Polacy, czy też my, nie zauważamy tego, co się dzieje z naszym środowiskiem. Jeżeli chodzi o energetykę, to jest światełko w tunelu, bo oceniam, że jednak ludzie zaczynają zauważać kwestie związane z energochłonnością i to zarówno jeżeli chodzi o przedsiębiorcy, jak i osoby fizyczne, czyli w swoich domach. Tak? Ten proces trwa, on teraz jest coraz bardziej intensywny.
a mechanizmy, które pojawiły się ustawowe, tutaj panowie wspominaliście o pewnym wsparciu chociażby przy samochodach elektrycznych ze strony rządu czy też samorządu, pojawiły się mechanizmy, które ułatwiają ten proces produkcji własnej energii, czy też inwestowanie w własne źródła energii. I przez to ten proces staje się tańszy, bardziej przystępny i bardziej powszechny. Ale myśli pan, że ta zmiana, to światełko w tunelu, to jest efekt tego, że jest łatwiej i taniej? Czy jednak ta świadomość ekologiczna odgrywa tu jakąś rolę? Myślę, że świadomość ekologiczna jak najbardziej, coraz bardziej, tak? Bo produkując czystą energię, wielu z naszych klientów, wiele osób, z którymi rozmawiam, którzy produkują własną energię, oprócz czynników ekonomicznych zawsze wspominają o tym aspekcie ekologicznym, o redukcjach emisji. W przypadku energii należy pamiętać, że to nie tylko jest dwutlenek węgla, o którym teraz jest tak głośno i który jest tak drogi, ale są to tlenki azotu, są to pyły, tak? Szczególnie jeżeli przyrównamy to do konwencjonalnych elektrowni na paliwo kopalne, na miał węglowy na przykład, albo na węgiel brunatny. Coraz więcej też ludzi dostrzega straty energii, które są też kosztowne, straty na przesyle. My tutaj na Pomorzu mamy troszeczkę inny odbiór tego pojęcia, jakim jest energia, niż ludzie, którzy mieszkają obok elektrowni węglowej. Tak? Chodzi o przesył, który no, tutaj do nas, do Koszalina, energia musi iść kilkaset kilometrów. Kiedyś wpadło mi w ręce takie opracowanie naukowe, w którym było takie stwierdzenie, że żeby zużyć jedną kilowatogodzinę w Koszalinie, to na Śląsku w elektrowni trzeba tych kilowatogodzin wyprodukować 10. Ale my tu mamy Odrę Dolną, ona jest trochę bliżej. Także ale to jest możemy... też trochę mniejsza. Tak? Trochę wiatraków mamy, więc trochę już wiatraków. Się tych energii... Zgadza się, ale to, już jest to są już odnawialne źródła i właśnie to jest to, rozproszony system. Klastry energetyczne teraz jest takie modne, prawda, tak. Żeby tą samą wystarczalność. Coraz mniejsze źródła, coraz bliżej nas. Wtedy ten przesył tej energii i straty z tym związane, które idą tak naprawdę w powietrze, to jest grzanie przewodów, to grzanie kabli, a elektrownia musi na to wszystko zapracować i wyemitować, tak? Bardzo mocno ograniczamy. Przez odnawialne źródła energii, przez mikroinstalacje we własnych domach, przez mikroinstalacje we własnych firmach. Zużywamy energię na potrzeby własne. Ja mam wrażenie, że takim elementem tego wszystkiego jest też to, że powinniśmy bardziej tą energię szanować. To już się zmienia, ale mam takie wrażenie, że jeszcze kilka lat temu nikt o tym nie myślał. O tym świetle, które się pali cały czas, o braku ocieplenia, bo też energia była tańsza. A dzisiaj fajnie by było, jakbyśmy mieli tego świadomość i wydaje mi się, że coraz więcej osób ma. Już dzisiaj chyba każdy, jak buduje dom, to myśli o tym, żeby go porządnie ocieplić, prawda? I to też jakimiś takimi metodami skutecznymi, a w waszym przypadku to też ekologicznymi, prawda? Zgadza się. No tutaj jeszcze akurat w przypadku rzeczywiście wełny celulozowej, czyli właśnie tego materiału termoizolacyjnego wytwarzanego z makulatury, jest jeszcze ta druga strona. Były takie wyliczenia już chyba dostępne od iluś lat, że mieszkaniówka, czy ogólnie mieszkania, czy budownictwo odpowiada w ogóle chyba za 40% całkowitej emisji CO2. Bo tutaj oczywiście mamy kwestię, tą potężną kwestię ogrzewania w tym zawartą, więc jest to jeden z kluczowych elementów w ogóle, żeby tą emisję CO2 też zmniejszyć. I są takie kraje w Europie, które pomimo biurokracji, a mam tutaj na myśli Francję, która jest krajem stosunkowo o dużej biurokracji, mają już wdrożone takie programy, że praktycznie docieplanie domów, docieplanie nawet już istniejących jest zjawiskiem masowym. Wynika to z tego, że Francuzi akurat wpadli na taki sprytny pomysł, aby pieniądze uzyskiwane z przekroczeń emisji CO2 przez przedsiębiorstwa przekierowywać bezpośrednio na dotacje do ichniego, można powiedzieć, programu Czyste Powietrze.
W Polsce akurat program Czyste Powietrze, no tutaj wchodzimy trochę w sferę niestety znowu właśnie polityki, może nie ma co specjalnie akurat głębiej w to wchodzić, ale ten program jest akurat bardzo mało ukierunkowany typowo na ocieplenia, bardziej ewentualnie na wymianę na ten moment pieców. Okej, jest to dla nas może bardziej palący problem. Tak czy inaczej, to jest przykład tego, że takie działanie jest możliwe i to właśnie co więcej nie wiąże się to z tym, że znowu musi rząd brać pieniądze gdzieś powiedzmy z drugiej kieszeni, tylko po prostu z tych opłat, powiedzmy ze świadectw energetycznych, po prostu może je przekierować na taki cel. Ja mam wrażenie, że tu wracamy do punktu wyjścia, czyli bez pewnych regulacji, bez pewnych decyzji nie ma co liczyć, że to się zmieni. Na przykład pomyślmy, gdyby był taki obowiązek, że każdy, kto buduje dzisiaj, w dzisiejszych warunkach dom, mieszkanie czy jakiś budynek, musi zadbać o fotowoltaikę albo musi odpowiednio ocieplić ten budynek. Wydaje mi się, że to by wiele zmieniło, ale znowu państwo musiałoby wydać takie przepisy oraz pomóc chyba finansowo, prawda? Ja myślę, jeśli mogę, że tutaj nie chodzi o to, żeby komuś nakazać coś robić, tak? Bo w przypadku na przykład fotowoltaiki, my już dzisiaj możemy o to zadbać sami. Nie potrzebujemy dodatkowych regulacji, ponieważ z rachunku ekonomicznego wyraźnie wynika, tak, że inwestując, załóżmy, 10 tysięcy złotych w fotowoltaikę, my wyprodukujemy 38 MWh podczas cyklu życia tego naszego systemu. Tak? I te 38 MWh będzie rozciągnięte w czasie 20 lat. I przez te 20 lat nie będą nas dotyczyły wzrosty cen, czyli te korzyści finansowe będą przemawiały za tym, że to jest jednak rozsądny wybór, czyli rozsądek, a nie nakaz. Ale panie Michale, ja tak nie do końca wierzę, że każdy to sobie przekalkuluje. Tak. Musi być jakieś ograniczenie, przykład 90 poza terenem zabudowanym. No i szybciej, wolniej, ale trzymamy się tych 90, czasami szybciej, ale jest jakiś przepis, który nakazuje. Tak jak ja jestem zwolennikiem tej tezy, o której pani mówiła, bo przykład my obserwujemy gospodarkę odpadami w Koszalinie i to jest jakby tendencja taka europejska i w Polsce też. Jak jest zabudowa jednorodzinna, każdy ma swój domek, swoje pojemniki, swoje worki na segregację. Lepiej, gorzej, ale wychodzi to nieźle. Jak mamy zabudowę wielorodzinną, nawet jak jest 95% pasjonatów, że segregują, te pojemniki też są dostępne, to jednak jest taka anonimowość tego wyrzucania odpadów i w sumie mimo wszystko zawsze są tacy, którzy podrzucają, którzy odpadów nie segregują. Czyli jednak ta ekonomia i ten przepis musi dyscyplinować, no bo on będzie też wymuszał pewne sankcje za to, że tego nie robisz. Tak, miasto, system wszystkiego nie zrobi. Oczywiście w tej karuzeli czasami jest tak, że segregujemy na 10 frakcji, potem ktoś dochodzi do wniosku, po co segregować, dojazd do każdej frakcji, śmieciarki, no to są emisje CO2, prawda, i potem transport, i sortowanie i zagospodarowanie każdej frakcji. Tak jak Skandynawowie teraz doszli do wniosku, że w odpowiednim worku do jednej śmieciarki wrzucają wszystko, resztę załatwia centralna sortownia. Czy do nas ta tendencja przyjdzie, tego też nie wiemy, bo za dużo się dzieje w jednej chwili, trzeba się trzymać jakiś reguł. Także uważam, że te regulacje powinny nastąpić. Pasja pasją, ale sami odczuwamy to, że kiedyś jak człowiek się przeciągał, prawda, rano albo wieczorem, to było czyste powietrze. Teraz jak wieczorem, to wszystkie kominki, jak ja to nazywam, przydomowe spalarnie odpadów, które nie mają żadnego systemu oczyszczania. Już ludzie to zauważają przez to, że to ich bezpośrednio dotyczy. Jak ich nie dotyczy, nie zauważają. Natomiast jak widzą, że to czyste powietrze się skończyło, że powietrze z racji zmian klimatycznych wisi nad miastem, nie ma przewietrzania w ogóle miasta. U nas to sobie jeszcze jakoś z tym poradzimy, ale jak się pojedzie na Śląsk, czy duże aglomeracje, to po prostu przypominają się obrazki sprzed 20-30 lat, gdzie pokazywali Pekin, który był już objęty cały czas smogiem, ludzie chodzili w maskach i zawsze nam się zdawało, że to do nas nie przyjdzie. Czyli ta świadomość wzrasta, ale to musi być wsparte legislacją i takimi systemami prawnymi, które jednak przymuszą tych, którzy wprowadzają największą ilość zanieczyszczeń do tego,
żeby oni wzięli na siebie ciężar finansowy. No, mieszkańcowi można dokładać z roku na rok kolejne 10 zł od osoby, ale gdzieś się ta granica wytrzymałości ekonomicznej jest. Czyli budowanie świadomości jedno, ale te przepisy i bezwzględnie przestrzeganie tych przepisów no, musi z drugiej strony też występować. A jednak wszyscy odczuwamy to, że jak ktoś tam na jakieś nartki jeszcze gdzieś jeździł do Szklarskiej, no to teraz już musi trochę dalej pojechać, no bo tego śniegu nie ma. Oczywiście zdarzają się okresy takie, że w latach 70. też śniegu nie było, no bo było ciepło, potem przyszły zimy. Czy ten okres teraz takiego ocieplenia się skończy i za 10 lat znowu będzie 10 dekad na przykład, czy 10 lat ostrych zim, tego nie wiemy, ale no wszystkie badania pokazują odtopnienia, prawda, lodowców na biegunach, poprzez inne zjawiska, że no musimy się za to szybko zabrać i sami tak spontanicznie tego nie zrobimy. Musi być ten system prawny, który wymusi spowolnienie tego okresu. No, zachęty finansowe no, pewnie znaczy, też działają. To jeżeli bym się chciał odnieść, zakazy, nakazy, czy też jakieś wsparcie, że tak powiem, ustawodawcze w kontekście takiego zwykłego rzeczy, jak środek komunikacji zwykłego Kowalskiego. Tak? Tak. I teraz bylibyśmy trochę naiwni albo, nie wiem, poruszaliśmy się w jakiejś abstrakcji, jeżeli dzisiaj taki zwykły Kowalski w Polsce brałby sobie za priorytet kupno środka komunikacji, jako czy on jest ekologiczny, czy nie i czy to jest dla mnie podstawowa korzyść, bo tego nie ma. I to musi jakoś odgórnie wyjść. I teraz przechodząc do zakazów, tak? Wspomniała Pani na początku zagrożenie samochodów starych, wysoko mocnoemisyjnych w kontekście tego, co można, a czego nie. Dopóty nie będzie zakazu naprawdę rejestrowania samochodów o normie Euro 4, to taki zwykły Kowalski tego jakby nie zauważy. Zwykły Kowalski dzisiaj kupując samochód z Niemiec patrzy na to, w jakiej on jest cenie, w jakim on jest stanie, ile on mu będzie miesięcznie palił i ile zapłaci za ubezpieczenie. Tak, to są priorytety. Natomiast w życiu on sobie, że tak powiem, nie wyobraża, że ten samochód jest strasznie wysokoemisyjny. No i tutaj taki ustawowy zakaz chociażby od pewnego poziomu, ja nie mówię, żeby od razu robić jakąś rewolucję, natomiast powoli starać się wprowadzać jednak to, aby przy czym jednocześnie edukować, bo nigdy nie można wprowadzić zakazu bez jakiejś tam takiej racjonalnej edukacji. Dlaczego to się wydarzyło? Dlaczego tak się dzieje? Każda zmiana dla nas taka mocna powoduje, że będziemy to komentować, ale z biegiem czasu się do tego przyzwyczajamy. Ja pamiętam tutaj nawiązując, jak abstrakcją były panele fotowoltaiczne jakiś czas temu. Tak jak dzisiaj samochody elektryczne są abstrakcją, tak? Troszeczkę tak. Natomiast no co się wydarzyło? No wydarzyło się jakieś tam wsparcie. Tu fajnie Pan wspomniał o takim rachunku dla Kowalskiego, czyli żeby mu pokazać, że mu się to opłaca. Niestety ja dzisiaj jeszcze tego zrobić nie mogę w kontekście sprzedaży samochodu elektrycznego. Więc nie mam takiego rachunku, który by mógł to przedstawić, tak? W kontekście może tego, ile ten produkt jeszcze kosztuje. No i tu znowu wchodzimy na obszar dotacji, tak? Coś się zaczęło dziać w motoryzacji. Ogłoszenie słynne miliona samochodów za ileś tam lat. Nie chcę wchodzić w aspekty polityczne, tylko chcę dać przykład, co się gdzieś tam robi. Bardzo fajne plany dotowania przedsiębiorstw, tak? Od tego trzeba byłoby zacząć. Sam biorę udział w projekcie, w którym jednostki terytorialne czy podmioty, samorządy mają dać przykład odgórny dla takich pojedynczych konsumentów firm zaopatrzenia się w takie auta i to się ma wydarzyć w tym roku. Nie wiem w jakim stopniu, ale faktycznie, tak? Przez tak, to się dokładnie, to chcą, żeby to było w miarę. Czyli jakiś tam z tego miliona ileś tam się zrobi, no bo zaopatrzymy. Natomiast i tu nawiążę do tego, bo byłbym, że tak powiem, troszeczkę nie czułbym się sobą, jakbym o tym nie powiedział, bo to mnie dość zirytowało. Czyli popularna dotacja dla zwykłego Kowalskiego na samochód elektryczny w wysokości 35, powiem w pieniądzach, a nie w procentach, 35-38 tysięcy, warunek, samochód do 125 tysięcy. W dniu ogłaszania tej ustawy takich samochodów na rynku nie było. Natomiast, i to cały czas będę nawiązywał, producenci dostosowują produkt do panujących warunków politycznych też w danym kraju. Pojawiły się trzy marki, nie chcę tutaj, że tak powiem, lokować żadnych produktów, bo nie mogę, ale pojawiły się trzy marki, które to wykonały. Ja sam osobiście wraz z klientami, a naprawdę zainteresowanie, proszę mi uwierzyć, jest spore autami elektrycznymi. Może przez to, że komunikacja producentów w reklamach dzisiaj, w większości słyszymy o tych autach elektrycznych, chcemy się dowiedzieć. Słyszymy, że państwo wspiera, chcemy się dowiedzieć. Miałem przynajmniej kilku klientów, z którymi miałem okazję pisać wniosek o taką rzecz.
No i po napisaniu kilku wniosków z klientami, po 2-3 miesiącach funkcjonowania ustawy, raczej 2, a nie całych 3, dowiadujemy się, że dotacje zostają połowę ucięte. No, coś najgorszego, co może się wydarzyć w trakcie, kiedy chcemy coś zmienić, tak? Czyli dobry pomysł był, klienci byli zainteresowani, była szansa, ale nikt wyszło, tego chyba nie tak. zważył, ile to będzie kosztować. Może nie oszacowano, jaki będzie trend, dokładnie. Żeby... Dokładnie. Może taka trochę naiwność, że nie ma zbyt wielu marek, może te 125 tysięcy to było takim czymś zaporowym, co się nie wydarzy, a jednak się wydarzyło, tak? I tak jak mówię, no jednak... jakiś musi być impuls odgórny od państwa, żeby coś się musiało zadziać w tym, tak? Już abstrahuję od stworzenia infrastruktury i tak dalej, bo proszę mi wierzyć, gdyby można było zaopatrzyć Polaka w auto, na którego stać, to ta infrastruktura z biegiem czasu się pojawi. Infrastruktura może się pojawiać przez duże lokalne firmy, które one sobie tworzą dla siebie, a w drugiej kolejności dla nich. Może się tworzyć przez stacje benzynowe, które już to tworzą. Ładowarki, które nie kosztują dużo domowe. Od 2 do 8 tysięcy można mieć ładowarkę, która w jedną noc nam załaduje całą baterię. Jak jeszcze do tego dodamy fotowoltaikę, to możemy jeździć prawie za darmo. Voilà. Chyba, że słońce nie będzie i naprawdę bezemisyjne. Tak, ale właśnie tutaj, tak, o ile słońce będzie świecić, czyli nie będziemy mieli smogu, który będzie nam to słońce zasłaniał. Chciał pan coś dodać, panie Cypriani? Tak, miałem rzeczywiście tutaj jeszcze może dosłownie kilka słów się też do tego, co pan mówił na temat pozyskiwania dotacji. Ja dopowiem a propos tego kazusu francuskiego, bo tutaj już o polskim tak tylko bardzo oględnie powiedziałem, że w programie Czyste Powietrze, to jest program w ogóle dla domków jednorodzinnych tylko i wyłącznie, rzeczywiście ta warstwa biurokracji jest bardzo duża i także już po wykonaniu inwestycji tam jeszcze są jakieś dodatkowe kontrole. Niestety to nie ułatwia naprawdę wchodzenia w ten program i wykonywania inwestycji. We Francji akurat wiem, że niektórzy producenci izolacji wypełniają takie dotacje praktycznie, wnioski o dotacje praktycznie za swoich klientów. Czyli oni po prostu, w związku z tym, że mimo iż ludzie wiedzą, że te pieniądze są i wystarczy się podnieść, żeby dostać chyba 85% bodajże tam jest właśnie dofinansowania do ocieplenia dodatkowego na domu, to i tak producent musi wychodzić właśnie do konsumentów i powiedzieć, my tutaj za was wszystko wypełnimy, dostaniecie tylko do podpisania wniosek i w zasadzie musicie tylko zapłacić właśnie te 15%. I na tej podstawie rzeczywiście to działa i z tego się zrobiło zjawisko masowe i myślę, że w Polsce jest możliwe, że też byłoby podobnie, że rzeczywiście trzeba by jeszcze dużo siły, energii włożyć w to, żeby taki trend stworzyć. No. Czyli tak, w idealnym świecie sami produkujemy swoją energię, jeździmy elektrykami ładowanymi we własnym garażu z tej ekologicznej energii, produkujemy mało śmieci, starannie je segregujemy i jest miejsce, gdzie te śmieci można przetwarzać, a jeszcze ocieplamy dom metodą ekologiczną, jest wszystko super, ale to jest świat idealny. U nas utopia. Chyba jeszcze wiele, wiele lat musiałoby minąć i wiele musiałoby się zmienić, żeby udało się coś takiego zrobić. Ja na pocieszenie jeszcze tylko wejdę w słowo, dopowiem, że w Polsce rzeczywiście chyba główny nacisk na razie poszedł na szczęście na spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, więc jest jakiś tutaj też pozytywny, to jakieś światełko nadziei, czyli jakby na ten rynek taki bardziej właśnie masowy. I tam rzeczywiście w tej chwili, szczególnie chyba na południową Polskę, idą dosyć duże pieniądze na taką kompleksową termomodernizację z fotowoltaiką. Może już państwo się też spotkali właśnie, że na blokach się montuje całe, no już takie połacie paneli. Domy pasywne. Tak, z wielkiej płyty. Ale chyba biorąc pod uwagę realne zmiany, to właśnie dużo zależy od instytucji, od przedsiębiorstw, bo no, one są większym graczem niż taki zwykły Kowalski. Czy to też widać na przykład w branży fotowoltaicznej, że to te firmy dzisiaj przechodzą na tą zieloną stronę energii? Tak, widać. Natomiast zaczęło się właśnie od Kowalskiego. Zaczęło się właśnie od Kowalskiego. To była taka inicjatywa oddolna, że to ludzie zaczęli pokazywać. No, też były odpowiednie regulacje, które były modyfikowane pod takim kątem, że przedsiębiorcy dołączyli później. Tak.
Program Prosument, najpierw był to program dofinansowywany tylko dla osób fizycznych. Przedsiębiorcy mogli korzystać z dotacji w regionalnych programach operacyjnych lub chodziło o większe projekty, tak, o większe środki w ramach właśnie kompleksowych termomodernizacji. Natomiast na początku akurat przy fotowoltaice zaczęło się wszystko od Kowalskiego. Dzisiaj do grona prosumentów dołączyli przedsiębiorcy. Został zwiększony ten limit, to ograniczenie z 40 do 50 kW. Czyli tutaj akurat, jeżeli chodzi o energię odnawialną, wszystko idzie w dobrym kierunku i te przepisy są rzeczywiście tworzone w taki sposób, żeby to ułatwić. Ostatnią taką najnowszą zmianą jest również obniżenie stawki VAT. Tutaj również dla osób fizycznych, niezależnie od tego, gdzie taka instalacja fotowoltaiczna jest umiejscowiona. Czyli już, jeżeli ktoś nie miał miejsca na dachu własnego domu, w tej chwili, instalując system fotowoltaiczny na gruncie, również można korzystać z instalacji, która będzie o 15% tańsza, tak, bo stawka VAT jest 8% w tej chwili. Panie Damianie, a jak to jest z samochodami? Czy te firmy się interesują? Czy jest tutaj taka tendencja, że one zapoczątkują tą zmianę? Można by powiedzieć, że na ten moment wydawać by się mogło, że te ulgi dla przedsiębiorców z tytułu posiadania we własnych flotach aut elektrycznych, czyli faktycznie zniesienie podatku VAT, bo to jest przy zakupie, czy zniesienie podatku VAT związanego szeroko pojętą obsługą samochodu, wpływa. Ale to nie jest główny czynnik, dlaczego te firmy dzisiaj robią. Ja tak zaryzykuję takie stwierdzenie i chyba wiele firm się ze mną zgodzi. Dzisiaj auta elektryczne w firmach to jest budowanie wizerunku bycia ekologicznym. Tak? Czyli budowa wizerunku, bo ile razy i jakbym to nie liczył z firmami, które chcą być, że tak powiem, eko, to nadal ten rachunek, o którym Pan wspomniał, korzyści dla nich z użytkowania aut elektrycznych jest żaden, ale wartość czy zysk wizerunkowa z posiadania aut elektrycznych już pojawia się na poziomie, kiedy te firmy się na to decydują. I znowu zaczęło się od Kowalskiego i tu trochę nawiążę, dlatego że gdy ludzie oczekują, czy zwracają uwagę na bycie eko, czyli ekologicznym, na duże firmy, to zaczęło być to jedną z podstawowych, że tak powiem, takich czynników marketingu, tak, własnego, czyli jesteśmy ekologiczni. Jakkolwiek prezes w biurze tego nie określa i na to pluje, to pani z marketingu mówi, to działa, panie prezesie, i to pewnie działa. Tak? Natomiast zauważamy, nie wiem, w żywności i tak dalej, mamy ten trend takiej zdrowej żywności i też producenci wizerunkowo tworzą na opakowaniu bez glutenu i laktozy, tak? Tak, dzisiaj my też jeździmy autami elektrycznymi, bo jesteśmy eko. I tutaj odpowiem tak śmiało, że to dzisiaj niestety, mówię niestety, bo to nadal jest tylko w gruncie rzeczy czynnik wizerunkowy i niestety na które stać te firmy, że tak powiem, najbogatsze, czy na te, który budżet marketingowy może podołać zakupie iluś tam aut elektrycznych, tak? Pokrótce. Tutaj nie wiem, czy Pani wie, ale w Koszalinie też trochę z mojej inicjatywy powstał tak zwany klaster energetyczny, czyli to tak dążenie do samowystarczalności energetycznej. Na razie są to spółki komunalne, oczywiście urząd jako ten wiodący, Politechnika Koszalińska, ale też na pewno partnerami potem będą firmy prywatne. No też jest taka wizja, czy spółdzielnie nawet mieszkaniowe, żeby poprzez fotowoltaikę i inne systemy energii z odpadów dążyć do takiej samowystarczalności energetycznej. My jako firma parę lat temu zakupiliśmy taką małą zamiatareczkę elektryczną, a tam przed ratuszem krąży bezszelestnie. Też oczywiście w ramach elektromobilności mamy obowiązek i każda firma, która świadczy usługi na rzecz miasta, czy to będzie prywatna, czy komunalna, musi z każdym rokiem zwiększać ilość taboru elektromobilnego. Oczywiście są na razie pewne blokady inwestycyjne, bo takim sprzętem, który możemy kupić, to jest sprzęt do zamiatania, te nieduże zamiatarki, one są produkowane w wersji elektrycznej, ale na przykład śmieciarka normalna kosztuje około 1 000 000 zł, gazomobilna, czyli na gaz ziemny 1 200 000, a elektromobilna 3 miliony.
Więc ta ekonomia też decyduje i oczywiście są to na razie prototypy. Mówimy o elektrycznych. Koszt baterii do takiej śmieciarki to jest 800 tysięcy złotych, którą trzeba często wymieniać. Już nie mówię o utylizacji tych baterii litowych, bo to może być jakiś tam, powiedzmy, koszmar. Ale ta tendencja jest, czyli też będziemy poszukiwać dostawców takiego sprzętu, na przykład samochodów, takich ciężarówek do 3,5 tony w wersji gazomobilnej czy elektromobilnej, bo tacy producenci się pojawili. No i też zamierzamy właśnie ten tabor sukcesywnie dostosowywać do tych norm emisyjnych, tym bardziej, że no ustawa to na nas wymusza. Tak samo transport publiczny, jak autobusy, myślimy o takim wspólnym projekcie z MZK, żeby oni swoje autobusy mieli na gaz, a my swoje śmieciarki na gaz. Czy to wyjdzie? No zobaczymy, ale plan przynajmniej taki jest. Także te tendencje takie rozproszone, począwszy od konsumentów, ale tak jak tutaj panowie czy państwo mówiliście, że jakiś trend też nadaje lider. Tak jak w Wałbrzychu na przykład jest zakaz używania wszelkich butelek plastikowych na wody mineralne. To już chyba od 2-3 lat obowiązuje. Na wszelkich imprezach miejskich, sportowych nie ma używania butelek plastikowych do wody. Teraz wprowadzili zakaz, zobaczymy jak to będzie z zaskarżeniem uchwały Rady Miejskiej przez wojewodę. Zakaz używania tak zwanych zrywek, no tych jednorazówek, torebeczek foliowych. Czyli są miasta, które jakby jakiś trend, prawda, tak wyprzedzająco w stosunku innych. No i potem gdzieś to funkcjonuje. Na przykład ja, ponieważ tato pana Cypriana Podlaszewskiego wpajał we mnie podstawy inżynierii środowiska dawno temu. Byłem jednym z pierwszych dyplomantów. A to mama, to inna para kaloszy. Natomiast to zaskutkowało tym, że ja studia kończyłem jako jeden z pierwszych dyplomantów odnośnie migracji zanieczyszczeń pod składowiskami. No i tak to we mnie, załóżmy, zostało. No i tutaj byłem prekursorem też w kraju selektywnej zbiórki w Koszalinie, bo w roku 90 już jakieś pojemniki żeśmy na to wstawiali, ale to był wtedy entuzjazm, potem przyszło prawo, no i teraz problemy związane z tym prawem, koszty związane z tym prawem, przełożenie tego na mieszkańca, więc jest szereg różnych problemów. No ale jakby to powiedzieć, nie ma od tego ucieczki. Po prostu musimy patrzeć, że nasze dzieci będą miały swoje dzieci i tak dalej. No i ileś tych pokoleń, które miliardowo będą się rozwijać, muszą na tej planecie funkcjonować. Też nie mówiliśmy o takich rzeczach jak emisja CO2 z tak zwanego, jakby to powiedzieć, naturalnego metabolizmu, prawda? Że teraz się mówi o tym, żeby jednak odchodzić trochę od konsumpcji mięsa, no bo to mięso gdzieś jakby produkcja tego mięsa, nazwijmy to. Raport ponad 130 naukowców, którzy powiedzieli, że ratunkiem dla Ziemi jest. Mniej mięsa, zdecydowanie. Mniej ludzi, mniej. Przecież emisja CO2 w ogromnym procencie jest właśnie od trzody, bydła. Potem to wszystko wymaga produkcja tego wszystkiego, co sobie już w marketach kupujemy. To są ogromne ilości wody, oczyszczenie tej wody, zużycie energii, więc te przyzwyczajenia konsumpcyjne też muszą równolegle występować. Także ze świata, który 30-40 lat temu był takim radosnym, prawda, zima, śnieg, dym się snujący z komina i wszystko było takie sielskie i anielskie. I wielkie amerykańskie samochody. No wielkie amerykańskie nie były u nas, prawda? U nas raczej ich nie było. Były elementem takiego bajki, prawda, że my musimy wszyscy mieć samochody, musimy, no już jeden to dobrze, ale dwa to by było fajnie. No i w ogóle zajeździmy tą ziemię, autostrady i wszystko. No teraz tendencje są takie właśnie, transport publiczny, ekologiczny transport publiczny, centra przesiadkowe przy ogromnych miastach, Warszawa to już załóżmy stosuje, jest metro, no tam u nich akurat jest to metro i naprawdę jest ta komunikacja fajnie rozwiązana, jeżeli chodzi o ten system warszawski. I to no niestety wszystkiego od razu nie zrobimy, nie od razu staniemy się Niemcami, ale pewne mechanizmy związane nawet z zasobnością naszego kraju, bo my tak uważamy, że już żeśmy tych Niemców dogonili, ale w zasadzie nie wiem, w którym miejscu ich dogoniliśmy, bo oni zawsze te kilkadziesiąt lat do przodu są, jeżeli chodzi o potęgę ekonomiczną. Ich na to stać, że odeszli od węgla, od atomu, prawda, przeszli na ten system produkcji energii, czy z wiatru, czy z paneli różnego rodzaju i jakoś to im się udaje. Oni są konsekwentnym narodem, więc uważam, że w tych gospodarczych aspektach należy
też brać z nich przykład i poradzili sobie z gospodarką odpadami, poradzili sobie z wieloma aspektami. No i ten element edukacyjny powinien nam przyświecać, jeżeli chodzi o sposoby postępowania, które też powodują, że oni raczej nie robią niczego, co potem jest dyskredytowane. Że jak robią na system zagospodarowania odpadów, to każdy następny element wykorzystuje tą infrastrukturę, która już powstała. Także jest naprawdę dużo pracy i wydaje mi się, że 50% sukcesu to jest dobra edukacja. Myślę, że wy jako element mediów też ten fragment misji publicznej, prawda? Na przykład ta debata też jest jakimś elementem tego, za co ja na przykład dziękuję bardzo. I też ta współpraca w różnych aspektach na pewno za mała. Na pewno za mało jest z naszej strony też nakładów na taką edukację docierania do dzieci, docierania do starszych poprzez nie tylko młodzież, ale rady osiedla. Jest bardzo dużo aktywnych emerytów i oni też chętnie swoją energię mogliby wykorzystywać na tym polu takim, bym powiedział, różnym. Od produkcji, jak pan Cyprian jako recyklera, czyli tworzącego z niczego coś, poprzez tą misję zmniejszenia CO2 w tej branży samochodowej, też istotny element związany nawet z tą elektromobilnością, no fotowoltaika w ramach tych klastrowych systemów jako element samowystarczalności energetycznej, jest to bardzo ważny aspekt. No a ta góra odpadów, która teraz przygniata całą Europę, no też jest bardzo, bardzo dużym wyzwaniem i bez tej takiej misji i współpracy z mieszkańcami, ze społeczeństwem będzie ciężko tłumaczyć, że to wszystko też wymaga nakładów inwestycyjnych i tak jak kiedyś samochód kosztował ileś, to teraz kosztuje razy dwa, prawda? No bo to wymagają i systemy bezpieczeństwa, i systemy emisyjne, no to wszystko, co jakby to powiedzieć, wymaga aktualny stan i środowiska, ale też i świadomość taka związana z bezpieczeństwem poruszania się w tym świecie. Dobrze, ale panowie, na tak jest, koniec naszej dyskusji chciałabym, by każdy z was powiedział, co z punktu widzenia jego branży mogłoby się zmienić już dziś, teraz, żeby było lepiej. Panie Cyprianie, jakieś pomysły? Pierwszy ogień. Myślę, że tutaj trudno tutaj mówić akurat, jeśli chodzi o relacje z urzędami, o tak zwanym czynniku ludzkim. Wiadomo, mamy pewne prawo ustanowione i tutaj no, każdy musi pewne wymogi spełnić, ale rzeczywiście uważam, że w świetle przynajmniej akurat tej ustawy o odpadach, o której mówiłem, na pewno istotne byłoby to, żeby ochrona środowiska, która dzisiaj ma już naprawdę ogromną władzę nad takimi firmami właśnie z branży recyklingu, po prostu była w stanie rzetelnie oceniać działalność takich firm i po prostu nie nakładać, powiedzmy, jakichś dodatkowych sankcji na firmach, które są skupione właśnie na, powiedzmy, tej typowej ekologicznej misji, ale bardziej właśnie skupiać się na wyszukiwaniu tych firm, które otwarcie przepisy tej ustawy łamią. Czyli po prostu no, w rażący, można powiedzieć, albo celowy sposób. I żeby bardziej się koncentrowały właśnie na dobrym tak, pomagać, złych tak, no dokładnie, i to tak mogę tutaj, tak. A oczywiście misja ta edukacyjna w społeczeństwie, to wtedy będzie od razu takim firmom jak nasza też łatwiej realizować, bo nie będziemy tak skupieni właśnie ciągle na tych czysto formalno-technicznych kwestiach. To też na pewno będzie na plus. Co w branży motoryzacyjnej? W branży motoryzacyjnej, jako od branży motoryzacyjnej, czyli co oferuje branża motoryzacyjna, to już wspomniałem na początku i też powiem teraz, że naprawdę w tym roku wszyscy klienci, czy wszyscy użytkownicy, a od w miarę nowych, bo nie, znaczy ja tu reprezentuję producentów samochodów nowych, ciężko mi się wypowiadać znowu o uwarunkowaniach ustawodawczych, możliwości rejestracji aut starych i tak dalej, bo znowu wejdziemy w politykę i co by powinno państwo, pytanie padło, co od branży, tak? Co my możemy. Więc wydaje mi się, że to już się stało, a będzie to zauważalne dla takiego Kowalskiego w tym roku. Zmiana całkowita tendencji sprzedaży samochodów pod względem przede wszystkim emisji zanieczyszczeń, co niestety jeszcze dla mnie, jako dla handlowca, który przedstawia produkt Polakowi, będzie szalenie trudne w argumentacji. I tutaj jedyną rzeczą, jaką byłoby fajne, to jakieś właśnie wsparcie edukacyjne niż na poziomie człowieka w salonie, który ma mi, że tak powiem, zmienić to, co ja miałem przez 10 lat w głowie.
to będzie stosunkowo trudne, ale no, wymusza na to na nas producent, w dalszej kolejności gdzieś tam producent spółki córki w Polsce, a na samym końcu dealer, no musimy to zrobić, czyli zmiana trendu, pojawiać się będą samochody benzyna z gazem przede wszystkim, jako dominant. Chciałbym, żeby były elektryczne, więc, ale są blokady, o których rozmawialiśmy, tak? Pojawia się mocno hybryda na rynku w każdej marce, więc na pewno my jako producenci zmienimy trendy sprzedaży nowych samochodów. Jak będzie to odebrane? Jak trudno, jak każda zmiana, tak? Czyli będzie to ciężkie. Natomiast naprawdę od branży dzieje się dużo w tym stopniu i będziemy to widzieć. Czyli ta ekologia gdzieś jest już wysoko. Priorytetem w branży europejskiej motoryzacji. O tak. To jest naprawdę dzisiaj mocny priorytet i robi się wszystko pod ekologię. I to może zabrzmieć tak może dziwnie, ale naprawdę tak jest. Ale to jest uwarunkowane tą polityką, ale na samym szczycie, tak? Czyli Unii Europejskiej, która gdzieś tam faktycznie za priorytet sobie to ustawiła, no i to dociera do producentów. Nie oszukujmy się, producenci jakby mogli, to by nic nie zmieniali, tak? No bo to, co się sprzedaje, miliony samochodów, niech się sprzedaje. Ale coś tam jest u góry i oni są zmuszeni, więc no ten trend się pojawi i będziemy w kolejnych 3-4 latach mocno zauważać te zmiany na ulicach, tak? Panie Michale, co? Ktoś w tej branży czego oczekiwać po tak dynamicznie rozwijającej się branży i to od dobrych paru lat? Myślę, że dalszego rozwoju, czyli jak gdyby nie zmieniałbym zbyt wiele, nie miałbym oczekiwań co do zbyt radykalnych zmian w tymże rozwoju tej branży. Pojawiają się coraz większe moce wytwórcze, jeżeli chodzi o fotowoltaikę. Różnorodność tych mocy jest też duża, bo wzrosty notujemy zarówno w mikroinstalacjach, w instalacjach średnich, w sektorze przedsiębiorstw, w sektorze publicznym, jak i w sektorze również takich producentów w farmach fotowoltaicznych, czyli w skali megawatów. Chciałbym, żeby ten rynek rozwijał się w sposób taki bardzo zrównoważony, bardziej ewolucyjny niż rewolucyjny. No i chyba tyle. Trzymam kciuki za branżę. My też, bo to tutaj zielona energia. A macie fotowoltaikę u góry? Chyba nie. Przepraszam, że tak. Wow. Nie, to jest bardzo dobre pytanie. To jest bardzo dobre pytanie. Już wody się troszkę napiłem, więc... Panie Tomaszu, a co pan by chciał, żeby się zmieniło? Co by się mogło zmienić, żebyśmy poczuli różnicę? Ja przede wszystkim apeluję do mieszkańców, żeby nadal segregowali, bo ta segregacja jest korzystna, nawet jak są trudności ze zbytem tych surowców, to zawsze ta edukacja odnośnie przyzwyczajeń jest ważna. Łatwiej jest postępować z odpadami segregowanymi niż z odpadami zmieszanymi. Do polityków, zwłaszcza decydentów politycznych obecnie, o takie stabilne regulacje, które by spowodowały, że producenci płacą i są odpowiedzialni za opakowania, które wprowadzają na rynek, biorą na siebie ciężar finansowy zagospodarowania tych odpadów. Rząd jednocześnie wprowadza corocznie zwiększające się ilości odpadów, opakowań po recyklingu. No i z drugiej strony, żeby też wykorzystywać energię z tych odpadów, których nie można już poddać recyklingowi albo są po którymś tam kolei cyklu recyklingu, żeby dążyć do tej samowystarczalności energetycznej. No i stabilizacji prawa w dłuższym okresie czasu dla też środowiska, ale też i dla stabilizacji cen dla konsumentów. Świetnie. Panom serdecznie dziękuję za udział w naszej debacie. Mam nadzieję, że dla Państwa była interesująca i wyciągniecie z niej ciekawe wnioski i refleksje. Dziękuję bardzo. Joanna Boroń, GK24. I mamy nadzieję do zobaczenia przy kolejnym chętnie cyklu. Chętnie. Oczywiście. Jest to druga debata. Myślę, że trzecia też będzie tutaj do obejrzenia u nas na naszej stronie.